Cześć, z tej strony PRL, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawlstars. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie po raz kolejny 10 skrzynek na koncie Pixie. Na samym początku chciałem wam podziękować za 27 tysięcy łapek, które zostawiliście pod ostatnim filmem z tej serii. Przypominam, że co 20 tysięcy łapek wrzucam kolejny odcinek, więc jeżeli chcecie, żebym tą serię kontynuował i otwierał skrzynki z karnetu Zdemierskiego, zostawcie łapeczkę w górę. I jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a jak widzicie, statystyki pokazują, że ponad 50% osób jeszcze tego nie robi, no to strzel subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Ja już nie przedłużam, przechodzimy do otwierania skrzynek. Okej, wchodzimy w karnet zadymiarski i zaczynamy. 50 punktów mocy. 50 punktów mocy mi się wydaje, że damy sobie do Rose, tak. Rose'a wymaga najwięcej punktów mocy na chwilę obecną, ponieważ jest to moim zdaniem najlepsza postać na tym koncie. Okej, zaczynamy wydawać gemy. Wydajemy 30 gemów. Bang! I co my tutaj mamy? Punkty mocy. Znowu wrzućmy je. Albo dobra. Na razie z punktami mocy się wstrzymajmy. Na razie skrzyneczkę. Otwieramy. 3 przedmioty. 2. 1. No i bonusik tylko. No dobra. Nie było żadnego nowego zadymiarza. Kolejne 30 gemów. Kolejna skrzynka. Ciach. Barley oraz Rico. No dobra, niech będzie. Kolejne 30 gemów. Ciach. Duża skrzynia i otwieramy tą skrzynkę. 3 przedmioty, 2. Jest! Coś się świeci, coś się świeci. Coś się święci, moi drodzy, a jest nim Daryl. Tak jest. Pierwszy zadymiarz dzisiaj. Daryl, bardzo rzadki zadymiarz, 2 na 5. Daryl sieje postrach wśród wrogów, strzelając dwóch potężnych dubeltówek. W ramach super ataku szarżuje na wrogów w swojej beczce, odbijając się od czego popadnie. No dobra. Super, że Darela już mam odblokowanego. Lecimy dalej. Tu jest duża skrzynka, a której nie mogę nacisnąć. Dobra, to odbierzmy sobie jednak te punkty mocy. Dajemy do Rose'y i lecimy dalej. Bang, 20 golda. Przepraszam, gemów. Gold będzie dopiero. Kolejna duża skrzynka, otwieramy. A w niej też 3 przedmioty. Czy coś będzie? No niestety nie. Nic, niestety nic. Punkty mocy do Darela, do Rose'y oraz do Shelki. Kupujemy kolejny poziom. Kolejny poziom. Kolejny poziom. Dobra, dokupmy już do 20 poziomu i będziemy tylko robić openingi. 2 megaboksy na koniec, no to będzie ciekawie. Odbieramy sobie pierw golda. Teraz duży boksik. I lecimy, może coś z tego dużego boksa wypadnie. No niestety nic, punkty mocy do Barley'a, do Nity. Oraz bonusik w postaci podwajacza żetonów. No dobra, kolejna skrzyneczka, mała, ale nic ciekawego z niej nie wypadło, szkoda. Big box, lecimy. 2 przedmioty, jest, jest, moi drodzy, mamy coś. Mamy coś ciekawego, a jest tą postacią Pam! Tak jest! Pierwszy epicki zadymiarz na koncie Pixie. Wow! Pam oddaje strzał z biodra, zasypując swoje cele odłamkami pocisku. Jej super atak to leczące działko, które przywraca jej i członkom drużyny punkty życia. Dobrze. Już wiemy, na czym polega gra Pam. Okej, okay, kolejny zadymiarz. No to super, to już drugi w tym odcinku. Kolejna skrzynka. Ciach. Pozostałe przedmioty. Pozostałe przedmioty i no niestety nic ciekawego. Punkty mocy do Pam, do Daryla i do Poco. Odbieramy golda i moi drodzy, zostały nam 2 megaboksy do otwarcia w dzisiejszym odcinku. Przypominam, 20 tysięcy łapek i w następnym odcinku otwieramy kolejnych 10 skrzynek. Lecimy, megaboksik. I bang! 5 przedmiotów, ok. Być może coś będzie. Punkty mocy, Nita. No niestety nie, punkty mocy do Shelly i punkty mocy do Rico, bez bonusika, szkoda. I ostatni mega box na dzisiaj i uwaga! 5 przedmiotów, gold, Nita, El Primo, Daryl, punkty mocy do Shelly, no i niestety tylko do Rosie. No okej, okej, czyli to na tyle z openingów, podliczmy sobie, ile udało mi się teraz odblokować golda. Reasumując, moi drodzy, ze skrzynek nam wypadło 940 golda, ładnie, ładnie. Więc teraz sobie poulepszamy postacie. Mi się wydaje, że pocisnę tą Rose do maksa, żeby już polować na niej na, żeby polować już na niej na Star Power. Mamy ją na poziomie 6. Nie wiem, czy będę więcej golda tracił na inne postacie. Na chwilę obecną mi się wydaje, że jest to bezsensowne, ponieważ chcę jedną postać podnieść na poziom 9, żeby jak najwięcej odblokować na tym koncie, wydając tylko i wyłącznie 500 zł. Mamy dzisiaj mapę Palisady, więc zagramy sobie solo Pamką, nową epicką postacią na tym koncie. Wydaje mi się, że Pamka bardzo fajnie się spisze na tą mapę. No zobaczymy, tutaj jeszcze z tego co widzę, występuje bot. Respi się bot, więc no sztosik, sztosik. Rose'a, walczymy Rose'a o skrzynkę, tak? Walczymy o skrzynkę, dobra, to chodź, pobijemy się troszeczkę, koleżanko.
To jest mój cube. Odejdź, 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 odejdź. Ja stawiam ulta, ja cię wyjaśniam teraz. Rosita, co ty? Rosita! No. Oddała. Oddała tego cube'a. Nie ma zabierania Farallowi cube'ów na samym początku gry. Tak się nie bawimy, tak? Panie El Primo. Nie wiem, co pan robi, ale jest pan prześmieszny. Ja też zautoaimowałem totalnie to. O Boziu. Na samym początku Brawl Stars grają same prosy, widzę. Dobra, otwieramy kolejną skrzyneczkę. Ile? Czterech zadymiarzy już tylko zostało? No dobra. Okej, okay, mamy to. Chyba jeszcze sobie wezmę tą skrzynkę. A co? Co będę sobie żałował? Rosa pokonała Nitę. Dobra, czyli będziemy na pewno walczyli z jakąś Rosą. O Boziu, jeszcze tu tyle skrzynek jest. No dobra, no to ja pozbieram te cuby, no co? Co zrobić? Trzeba pozbierać je. Będę miał już 10, tak? Ile ta Rosa ma w tych krzakach? Dobra, zginęła. To Shelly jest, o mamuniu. Dobra, ten bot przecież ją zabija. Nie no. Te gierki są za banalne, są za banalne. Serio. Zmieńmy postać, zagrajmy jeszcze jakiś meczek. Także moi kochani, dzięki temu możemy odblokować kolejnego zadymiarza na dzisiejszym odcinku, a jest nim Sam Cold. Postać, której zbytnio nie lubię, ale jak jest za darmo, no to spoko. Cold. Cold zasypuje przeciwników starannie wymierzonym gradem kul ze swoich rewolwerów. Jego super atak niszczy osłony i wzmacnia siłę ognia. Wow, coś pięknego. Skoro ten Cold jest takim wariatem, to zagrajmy sobie jeszcze raz kolcikiem. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie, moi drodzy? Też u góry jest jakiś kolcik. Dobra, bierzemy tą pierwszą skrzynkę. Dobra, jest Rosa jakaś, tak? Jest Rosita. Elo Rosita, jak ja cię będę tutaj normalnie gnębił. Cały mecz cię będę gnębił. O, koleżanko. O, trafiła mnie. Dobra. Rosie! Patrz! Jezu, jak ja to popsułem! Dobra, nieważne. Udało się na szczęście przeżyć. Dobra, Elko. Elko, Nita leżysz. Nitka leżysz. Poko też będzie leżał. Ult. Trrrt. Dobra, poko. Kurczę, już? Wielkie starcie, serio? Nie no, muszę uciekać. Muszę uciekać. Pixie, uciekaj. Czy ja tu się zmieszczę? Nie zmieszczę się. Dostanę bombę. Tak, dostałem jedną. Malutką, co prawda, ale na easy. Czy przypadkiem kogoś tutaj nie ma w tych krzakach? No na szczęście nie. Myślałem, że będzie tutaj stał na przykład Bull. To było wtedy mega przykre. Dobra, uciekamy. Uciekamy. Mam 3 cuby. Nie za dużo. Wyjaśnię tego bota. Dobra, leżysz, chłopie. Nie, jeszcze nie! Nie. Tutaj. Bota bij, nie w skrzynkę, dobra. No i okej. Okay. Ile będziemy mieli HP? Z 6000 stawiam. Kto tutaj jest? Shellka na 8, tak? Będzie się teraz zajmowała bocikiem, a ja ją podjeżdżam, moi drodzy państwo. I pyk. Co? Dlaczego ją bot zabije? Shellka! Uciekaj! Nie no, chciałem ci pomóc, no ale już, no mój Cold był za wolny. Nie no, te mecze są za banalne, matko boska. Co to jest za gierka teraz? Easy, lecimy z kolejnym zadymiarzem. Dobra, zagrajmy teraz może Nitą. Postanowiłem, że nie będę bił oponentów, tylko mój niedźwiedź będzie ich bił. Co myślicie? Taki challenge zróbmy, że wygraj tylko niedźwiedziem challenge. Tak to nazwijmy, dobra. Aha, ale muszę sobie nabić... Dobra, przepraszam Barley, nie wiedziałem, że na 3 hity schodzisz. Muszę sobie pierw nabić ulta, tak? Przepraszam. No już po challenge'u, ale ledwo się zaczął. Nie wiedziałem, że moja Nita na pierwszym jest tak mocna. Wiecie, o co chodzi. Dobra, mam kolejnego cuba. Tutaj będzie jakiś oponent w krzakach. Shellka, tak? Elo, Jezus. Jeszcze raz by ją uderzył i padła. Dobra, uderzyłem ją raz. Nie no, bot. Czemu bot zabił teraz jakiegoś tam chłopa? Dobra, teraz ja muszę znowu podjąć walkę z botem, tak? 4 zadymiarzy w grze, ze mną oczywiście, czyli 3 zostało na polu bitwy. Oni zaraz się sami pozabijają, nie dadzą mi nic tutaj pofragować. Dobra, po 1200 bije w tego bota cały czas. O, jest poko jakiś. Poko, loko, spoko. Dobra, uciekamy. 1200, dawaj, gin już bocik. Gin, jeszcze jeden strzał, dobra, elo. Dobra, poko, lecisz. Atakujesz, raczej mu niedźwiedź, gonisz poko. Nie no, kurde, za wolno niedźwiedź.
Leć, walisz go, ostro. Rosa, Rosa, daj ulta nabić. Daj ulta nabić, Rosa. Dobra, zginęła, nie no, poko jeszcze ją spetardował, serio. Aha, znowu bot pokonuje oponenta, no. Mamuniu, ten bot jest za mocny. Dobra, pierwsze miejsce. GG. I to było na tyle z tego odcinka. No niestety, jak widzicie, moi drodzy, bot jest stosunkowo za mocny dla początkujących graczy. Cały czas ich mi wybijał. Ja chciałem troszeczkę pofragować, ale niestety nie wyszło. Mam nadzieję, że wam się podobało. 20 tysięcy łapek i wrzucamy kolejny odcinek, gdzie otwieramy skrzynki z Alei Pucharków. No ja już nie mogę doczekać, co ciekawego nam wypadnie. Dzisiaj odblokowaliśmy aż 3 zadymiarzy. Subskrybujcie kanał, ponieważ lecimy w tym roku po 1 000 000. Ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!